Polska. A naszą flagę niesie Karol Bielecki, nasz znakomity piłkarz ręczny. 2 metry, 2 centymetry wzrostu, a więc mamy tutaj naprawdę chorążego o słusznej postury. Nie boi się tego przekleństwa chorążego. Przypomnę, że ostatni raz udało się chorążemu w polskiej ekipie zdobyć medal w 1992 roku, a był to nasz znakomity judoka. 245 biało-czerwonych na igrzyskach w Rio de Janeiro. Więcej było w Pekinie, 263, w Moskwie 306 i w Monachium 288. W naszym dorobku 271 medali, 64 złote, 82 srebrne i 125 brązowe. Natomiast naszym problemem jest to, że od trzech igrzysk nie możemy wyjść z magicznej liczby 10. 10, 10, 10. Ateny, Pekin, Londyn. Marzymy o przełamaniu naturalnie. Nasi siatkarze, nasi piłkarze ręczni, ostatnie nasze medale w sporcie zespołowym, Barcelona 92, ale pamiętamy Montreal 40 lat temu, aż 3 medale, złoto siatkarzy, srebro piłkarzy wtedy niby powitane z pewnym rozczarowaniem, no i brąz piłkarzy ręcznych, może po 40 latach. To były bardzo udane wtedy igrzyska też dla polskich lekkoatletów, 3 złote medale, Ślusarski, Irena Szewińska i do tego Jacek Wszoła. Może jakoś nawiążemy, bo polscy lekkoatleci spisują się ostatnio fenomenalnie. Znakomite mistrzostwa Europy w Amsterdamie zaostrzyło nam apetyty, a na pewno Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek, a także Piotr Małachowski należą do naszych największych faworytów do zdobycia złotych medali.